Ruch TV. Oficjalna telewizja Ruchu Chorzów. Wejdź na nową oficjalną stronę klubu ksruch.com. Po meczu ze Zniczem Pruszków jest z nami Mikołaj Kwietniewski. Mikołaj, w tych pierwszych dwóch meczach ligowych wchodziłeś na boisko z ławki rezerwowych. Dzisiaj dostałeś szansę w wyjściowym składzie od pierwszej minuty. No i chyba ten swój, chyba możesz być zadowolony z tego swojego debiutu wyjściowej jedenasty, bo okrasiłeś go bramką. No tak, na pewno jestem zadowolony. Gdzieś zespół wygrał 2-0. Ja też dołożyłem cegiełkę szelając bramkę na 2-0. I no jestem zadowolony, tak jak powiedziałeś. A jak z twojej perspektywy ten mecz wygląda? Ta pierwsza połowa chyba taka dość wyrównana. W drugiej dopiero weszliście na te wyższe obroty. No myślę, że tak. Gdzieś w pierwszej połowie myślę, że szukaliśmy gdzieś też swojego tempa. Gdzieś Znicz też był dość nisko ustawiony. My próbowaliśmy gdzieś po prostu rozpracować ich defensywę i znaleźć drogę do ich bramki. Fajnie się stało, że Tomek uderzył z dystansu i piękną bramkę trafił. No a w drugiej połowie no to tak no też więcej miejsca się stworzyło, gdzieś z czasem byli bardziej zmęczeni, no i też mogliśmy swobodniej operować piłką i po prostu mieć tą kontrolę nad meczem. Jak patrzysz na to, jak Ruch rozpoczął ten sezon, to jakie są twoje przemyślenia? Jesteś zaskoczony, że tak to na razie nieźle się układa? To znaczy, czy jestem zaskoczony, to może nie, ale na pewno jestem bardzo zadowolony, że tak jest. No co, no mamy dwa mecze wygraliśmy, jeden remis, no i oby tak dalej. Na razie na spokojnie też podchodzimy, w sobotę jest mecz. Mam nadzieję, że też gdzieś damy z siebie wszystko i wynik będzie po naszej stronie.